No i proszę bardzo, Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, to co się musiało stać i się stało. No przepraszam wszystkich widzów za to, że nie wierzyłem w Michała Szpaka. Dziękuję fanom, fankom mojego gościa. No i bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, że powiedzieliście, że chyba pan redaktor nie jest wtajemniczony w wokal artysty. Po tej próbie w Opolu jestem wtajemniczony. Moim i waszym gościem jest Michał Szpak. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. No Michale, no przepraszam. Jakby nie, wydaje mi się, że nie ma za co. Jakby w moim odczuciu nie było to jakby obraźliwe. W związku z tym to była wątpliwość. Ja też jestem jakby świadom tego, że repertuar, a w szczególności ta piosenka Czesława Niemana jest jakby najtrudniejszą piosenką, która będzie wykonywana na tym festiwalu. W związku z tym jakby ciąży na mnie ta wielka odpowiedzialność, bo wydaje mi się, że od tego dużo zależy. No właśnie, sam przyznajesz się, że to jest wielka odpowiedzialność, wielki repertuar, wielka piosenka. Ja miałem wątpliwość, dlatego napisałem, ale twoje fanki, twoi fani, no zasypali naszą redakcję, że bezpodstawnie. Jakby dla mnie jest to wyraz jakby tego, że moja popularność nie spadła, tak? Że jakby ludzie cały czas śledzą moje losy i nie jestem im obojętna. To jest najfajniejsze w tym wszystkim. Nie, Michał, jesteś fantastyczny, niepowtarzalny, jedyny. Powiedz mi, czy twój wizerunek, prawda? Kreujesz sam, czy też kreujesz sztab menadżerów, firma? Bo wiem, że jesteś osobą, która no twardo stąpa na ziemi i wie, jak ma wyglądać, wie jak się ma zachowywać, wie, jak ma postępować. Jakby no to, co widzimy przed kamerami, to jestem tylko i wyłącznie ja. Jakby to jest moja inwencja twórcza i wszystko, co jakby widzimy na ekranach, to jest tak naprawdę moja kreatywność. No jakby oczywiście ona czasami wymaga pomocy specjalistów, aczkolwiek jakby główny nurt tego wszystkiego obmyśliłem ja. Zresztą obmyśliłem. To samo powstało w wyniku jakby okresu, kiedy rosłem i oglądałem przeróżne jakby festiwale muzyczne i gwiazdy i jakoś tak po prostu zostało to wszystko ubrane. I jest teraz na mnie. No właśnie, ale czy nie uważasz, że niektóre osoby w Polsce mówią, że nie wiem, dziwnie się ubierasz, dziwnie się malujesz? No, tak, jakby, no ale jakby... Nie dorosła Polska? W pojedynkę nie jestem w stanie nic zrobić, tak? I na szczęście mam właśnie za sobą sztab kochanych fanów, których oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam. I jakby oni we mnie bardzo wierzą, a to pozwala mi na to, żeby jakby pokazać ludziom, którzy we mnie nie wierzą, że jakby powinni skupiać się na tym, co jest głównym jakby clue, czyli na moim głosie i jakby na tym, że według wielu osób posiadam talent i według siebie też uważam, że posiadam ten talent i jakby oni powinni się skupiać na tym, a nie na tym, jak ja wyglądam. Wygląd to jest jakby tylko i wyłącznie podkreślenie tego, że scena jest dla mnie czymś więcej niż tylko wyjście do sklepu po zakupy, tak? No ale właśnie, ja obserwuję w Opolu, wyglądasz za każdym razem fantastycznie, teraz już jest ten sceniczny prawie wizerunek, ale nie chcesz się pokazać nigdy, nie pozwala się fotografować bez jakiegoś takiego odpowiedniego anturażu, prawda? No tak, jakby wydaje mi się, że to leży w geście każdego artysty, żeby nie pokazywać się w momencie, kiedy a w szczególności na takich festiwalach i w ogóle, żeby nie pokazywać jakby takiego niedopracowania, tak? Aha. To wszystko musi wyglądać jakby perfekcyjnie. Nie po to zostaliśmy tutaj zaproszeni, żeby jakby być... Nie chcesz być taki nijaki. Tak, żeby być... No nie, no bo nie jesteś nijaki, ale mam do ciebie wielką prośbę, bo twoja epka, prawda, 5 utworów i okazuje się, że jest ponad 10 tysięcy sprzedanych krążków, czyli w obecnej sytuacji na polskim rynku muzycznym to jest to już fenomen. No jest to rzeczywiście dużo i jakby nie mogę temu zaprzeczyć. Ja sam jestem zaskoczony, bo jest to jednak tylko i wyłącznie epka, a nie pełny album.
ale jest mi bardzo miło, że jakby ludzie uwierzyli we mnie i jakby chcieli mnie usłyszeć. Teraz czas na jakby płytę długogrającą. Wcześniej pewnie ukaże się singiel, który będzie promował tą płytę i będzie ona w zupełnie innym klimacie. Tym razem już pójdę na pewno w bardzo rockowe brzmienia i jakby to jest teraz moim celem, żeby jakby dokończyć tworzenie swojego kolejnego dziecka. No właśnie, a to dziecko jakie będzie? Kiedy ono będzie? Bo już epkę mamy poza sobą, Michał Szpak jest wylansowany, jest wielki, fantastyczny, przebojowy. Głos masz naprawdę, wiesz co, nie wiem, no nie powiem, że kruchy facet, ale głos jest niesamowity. Znaczy jakby mam nadzieję, że w przyszłym roku będę mógł już wystąpić i dać tutaj pełen koncert. W związku z tym na pewno do kolejnego festiwalu płyta się ukaże, ale jeśli stanie się to, to na pewno poprzedzi tą płytę singiel. W związku z tym jakby wydaje mi się, że to nie będzie jakoś bardzo rozległe w czasie, jeśli chodzi o singla, a o płytę stanie się, jakby zostanie ona wydana w momencie, kiedy tak naprawdę będę pewien tego, co zrobiłem. No to teraz o muzyce już wszystko wiemy, że jesteś perfekcjonistą. W ubiorze perfekcjonista. Sam wybierasz, sam dobierasz, sam się kreujesz, czy też są te osoby, które tobą kierują? Jakby wydaje mi się, że to jestem ja, jakby mogę wyznaczyć komuś tor, jeżeli nie mam takich możliwości i dostępu do rzeczy, które mi się bardzo podobają, to zlecam to komuś innemu, ale w chwili, kiedy tak naprawdę jestem w stanie to osiągnąć, to robię wszystko sam. Michał, czy możemy w takim razie w imieniu widzów telewizji naszej Małopolskiej TV zaprosić Ciebie do nas, tam gdzie jest siedziba naszej telewizji, czyli Krynica Zdrój, abyś podczas tegorocznego muzycznego lata wspólnie z fanami spotkał się, abyśmy mogli za momencik powiedzieć, że przybędziesz i nasi widzowie mogą zadawać Twoje pytania, a potem ja je przeczytam. Oczywiście, że tak, jakby ja nie widzę żadnego problemu, poza tym z tego co pamiętam chyba grałem w Krynicy jakiś czas temu. No tak, ale czas wrócić teraz do nas, do telewizji i się zmierzyć z pytaniami. Oczywiście, jakby ja jestem gotowy na wszelkie wyzwania i podejmuję się ich. Podejmujesz się. To w takim razie powiedz mi, czego Tobie należy życzyć, bo podjąłeś się zaśpiewać świetny numer, no mega artysty, no Ty też jesteś mega artystą młodego pokolenia. Czy myślisz, że Twoje utwory za lat, nie wiem, 20 też będą wszyscy tak śpiewali? Znaczy jakby każdy artysta wydaje mi się, że marzy o tym, żeby piosenki, nie wszystkie oczywiście, ale wiele utworów było czymś, co będzie ponadczasowe i jakby będzie rozpamiętywane przez innych ludzi. Ale u nas jakby najgorszym jakby to powiedzieć, najgorszą cechą naszego charakteru jest to, że dopiero doceniamy jakikolwiek artyzm, który wybiega poza jakąkolwiek jakby standardowość. Doceniany jest dopiero po śmierci niestety. Ale co ty, no przecież ty już jesteś jakby doceniony, no. Znaczy jakby, ja mówię na przykład teraz w kontekście Niemena, tak, że jakby on został doceniony dopiero po śmierci, a tak naprawdę w momencie, kiedy powstawały te najcudowniejsze jego utwory, był dla wszystkich dziwakiem. Ale widzę bardzo duży postęp jakby w tym, że Polska staje się coraz bardziej tolerancyjna i otwarta. I to jest fajne, jakby mam nadzieję, że to wszystko będzie szło do przodu i jakby staniemy się kiedyś naprawdę krajem, który będzie w 100% tak, jakby będzie w 100% w stanie zrozumieć ludzi, którzy nie chcą być standardowi ze względu na to, że sztuka nie może być, jakby ona kieruje się zupełnie innymi zasadami i scena przynajmniej dla wielu osób jest i w tym też dla mnie czymś, co tak naprawdę nie powinno być utożsamiane z życiem codziennym. Czy 1 sierpnia zobaczymy się na koncercie Madonny w Warszawie? Wydaje mi się, że na pewno tak. Teraz takie pytanie bardzo szybkie. Czy Michał Szpak jest zakochany? Czy jestem zakochany?
jakby gdzieś tam istnieje zauroczenie, ale jakby jeszcze za wcześnie o tym mówić. Dobrze, będziemy pierwsi, tutaj powiemy, dobrze, a co lubisz jeść? A, nie, jakby jestem fanem kuchni włoskiej. Jak będziesz wyglądał na trasie koncertowej jesienią tego roku? Zaskoczysz na pewno widzów? Przebojowo. No to tak myślę na zakończenie. Powiedz mi tylko jedno, bo twój klip, który oglądałem, prawda, wielokrotnie, jest fascynujący, rewelacyjny. Maczasz też tam swoje palce w produkcji takiego klipu? Jakby było tam dużo jakby momentów, kiedy ja nakierunkowałem osoby, aczkolwiek scenariusz został napisany przez Karolinę. I ja się na niego zgodziłem, miałem jakby casting na scenariusze i wybrałem właśnie ten. Uważałem, że jest najlepszy. Faktem, ja jestem generalnie zadowolony z tego teledysku. Może jest rzeczywiście trochę za mało mnie, ale to pokazuje mój dystans do swojej osoby, że to nie zawsze ja muszę być na pierwszym planie i jakby fajna jest cała otoczka tego wszystkiego. Michał, możemy rozmawiać z tobą jeszcze długie godziny. Wiem, że spieszysz się na opolską scenę. W takim razie mamy tylko prośbę, abyś pozdrowił widzów naszej telewizji. No i obiecał, tak jak obiecałeś przed chwilą, że przyjedziesz do nas i poddasz się ostremu werdyktowi naszych widzów i pytania są dla ciebie, a my ciebie zapraszamy na muzyczne lato.